Jaki świat mały, nie? No. Dobrze mówiłeś. No. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Tak to jest, jak jest mało miejscówek, no, to trzeba gdzieś szukać po Polsce. Ile jechaliście? Wiesz co, no ja, nie, ja tu mam blisko, wiesz? A. Ja tu mieszkam w Poznaniu, także ja tu mam, kurczę, 15 minut, 20 drogi. Będzie wiesz, bez problemu. KTM 200? 200. Który rocznik? 15 rok, 16 model, czyli tak naprawdę ostatni wypust 200 z KTM-a, nie? No, 200, no. To w miarę świeży. Na gaźniku? Gaźnik, no. Ale fajnie, bo jest świeżyski, wiesz? On ma... Słuchaj, to nie moje, jest. 165 godzin. O. Także nie dużo. A coś było robione teraz? Wiesz co, ogólnie on jest świeżo kupiony. A. Go z Gdańska w ogóle przyprowadzili. Nie wiem, 2-3 tygodnie temu. I no poprzedni właściciel gdzieś tam w Gdańsku jakiegoś serwisanta robił znanego, nie wiem, ja nie pamiętam tego. I tam wszystko było robione, my wiesz, poprowadzaliśmy sobie z elegancko, także bez problemu było, nie? Jedynie to wiesz, no standardowo sobie tam olej, zobaczymy to, wiesz, do cylindra, żeby nie było, nie? Bo to jest tak, że uszczelki nie kosztują dużo, a sprawdzić to nie warto. Jasne. Laga na pewno jest do roboty, z tego co widziałem, to wyczekła. A ile pieniędzy trzeba dać teraz? Kurwa, wiesz co, może nie tyle co pieniędzy, to znaleźć 200, to jest problem. Jeśli chodzi o KTM-a i dwutepkę, to jest mu ciężko to w ogóle znaleźć, jak się pojawiają, to klikają. Był jeden w Łodzi, pierwszy czy drugi właściciel, też coś podobny człowiek jest tam 100 parę godzin, 24, poszedł parę dni, nie? Ten go wystawił gościu, no Elita. Zainteresowanie, bo też czytał nowego, może tylko do siebie, bo 300 chyba chce kupić. I wziął go sam za Eliksa, bo stwierdził, że po prostu on nic innego nie kupi, a mu trzeba to sprzedawać. No tak. Wystawił po miesiącu drugi raz, zadzwoniłem do niego, że no my to bierzemy i tak kurwa, że to niechętnie nam to sprzedawał w ogóle. Aha. Nie chciał za bardzo ten zaoferować, bo mówi, że sam chce kupić, a nie ma co po prostu kupić, nie? To nie no, dwusetki są fajne. No beta tylko teraz robi dwusetki. No beta, prawda. Ale wibrator. I to są najlepsze. Wibrator. Ja wiesz, jak ja 4-osobem całe życie jeżdżę, to dwusób jest wibrator. Jak wraz do sensu, to jest kurwa. No, to tak. Ja. A pokaż, jak to jedzie. Wiesz. Dobra! Ta
KTM 200! Łapy pompuje po jeździe, no. Ale fajna to jest to, to taki tak wyglądają kolana, tak wyglądają kolana, patrzcie. Tak. To nie jest feberka. To nie są tanie rzeczy. Ale to nie jest wada. To nie jest wada. Ale szybko było. No. Łapę wyrywa, nie? No. Jest robota. Z czasem już to. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.